Łyczka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj vlog z nowościami, a to taka zapowiedź vloga nie z nowościami, który pojawi się niedługo, chyba w piątek, jak ogarnę z tym, co tutaj jest. No, a tak ogólnie to zapraszam na dzisiejszy odcinek. No dobra, przez jakiś czas nie było omawiania nowości, to trzeba je omówić. I zanim zacznę omawiać to, co w trawie piszczy, to co się w internetach pojawiło. Magazyn Lego Batman, pytaliście kiedy będzie, on do mnie przyszedł, ale w ten dzień, kiedy już miałem wrzucony film i ten film już w ogóle wszedł, ja też nie miałem wtedy czasu, żeby go nagrać, więc zajrzymy sobie do tej gazetki, ale szeleszcze. Dobra, w gazetce mamy figurkę, mamy kartę limitowaną z Robinem, mamy paczkę kart, zaraz je otworzymy, zobaczymy co tam się znalazło. Jest minifigurka Jokera, no i ten dodatek tak szczerze mówiąc jest ok, jeśli Jokera nie macie. Jeśli Jokera macie, on pojawiał się w wielu zestawach, a nawet w polibagach się pojawiał, to pewnie nie macie powodu, żeby kupić tę gazetkę, ale wydaje mi się, że całkiem sensowne jest to, że już za chwilę, bo chyba 4 października w kinach pojawi się film Joker i na przykład ktoś może sobie kupić. Fakt faktem, że to jest Joker absolutnie inny, to jest Joker, który najbardziej przypomina filmowego Jacka Nicholsona w tej roli, no ale spoko. I tak co w następnym numerze, trzeba sprawdzić. O, dobra, z tyłu, bo tym razem nie było zasłonięte reklamami. Batman, taki w zbroi, w ogóle z taką maską gazową, to się pojawi 19 listopada. Bardzo fajny Batman. Fajnie, że jakaś odmiana co do Batmana, bo zawsze te Batmany są takie klasyczne, albo jakieś takie ciemnoszare, albo czarne, ale z peleryną, klasyka, totalna. A tutaj Batman w zbroi, spoko i nawet nie wiem, czy te batarangi tutaj są czarne, czy też one są szare, bo tak średnio to na zdjęciu widać. No, ale dobra, zajrzyjmy sobie też do kart. Superman i Bizarro, taka karta. Tutaj jeszcze mamy zieloną pięść, atak nurkowy, czyli Aquaman gdzieś tam w roli głównej, Flash i Mr. Freeze. No dobra, gazetka rozbebeszona, więc można się zabrać za nowości. No i co, na początek myślę, że taki konkretny strzał, bo wszyscy zastanawiają się, co u licha z tym Bricktoberem. No i okazało się, że jest, tylko że jak na razie w Hongkongu. No i słabo. Będą 4 takie miniaturowe zestawy, znaczy słabo. Z poziomu osoby mieszkającej w Polsce, w Europie, czy ogólnie gdzieś tam poza Azją i Hongkongiem, to tak powiedziałbym średnio. Mamy 4 po prostu takie malutkie zestawy nawiązujące do kultury azjatyckiej, do jakichś takich pór roku, jakby to, co nam się może kojarzyć, a przede wszystkim Azjatom się może kojarzyć z tymi 4 porami roku, zostało tutaj przedstawione. No i tak na dobrą sprawę to chyba tyle, to absolutnie te zestawy przegrywają z tymi 4 pakami minifigurek, no a przede wszystkim z tymi, które były w zeszłym roku, bo naprawdę świetny z Pottera, świetny z Avengersów, z Parku Jurajskiego mógłby być lepszy, tym bardziej, że mieliśmy tylko 3 figurki i całkiem spoko 4 pak z Ninjago, więc tutaj, kurczę, no kiepsko. I co jest dziwne, to zakładam, że te zestawy nie trafią do Europy ani do Stanów, więc pytanie, czy u nas coś się też pojawi, a jeśli tak, to co, bo jak na razie nie ma żadnych przecieków. I to mnie zaskakuje, bo a może się jednak okaże, że bang, pff, ale was zrobiliśmy i się okaże, że jednak ktoś zaraz przygotuje dla nas coś, o czym nikt nawet nie pomyślał. Nie mam pojęcia. Czekam, bo być może zostaniemy pozytywnie zaskoczeni. No i tak, pojawiła się też zapowiedź zestawu świątecznego. To będzie pewnie zestaw, który będzie dodawany jako gratis w takim okresie świątecznym. Mamy tutaj choinkę. No i ta choinka, szczerze mówiąc, w ogóle te zestawy świąteczne w moim odczuciu u mnie nie wywołują efektu wow. Czy to była ta taka pozytywka, czy był wcześniej, o, chociaż właściwie ten dziadek do orzechów to był spoko. No ale ta choinka jest po prostu ok. Mamy dużo zielonych klocków, mamy na górze jakąś taką gwiazdkę, mamy bombki, mamy jakieś drobniejsze ozdoby i gdzieś tam wokół choinki jeździ sobie taki mały pociąg na podstawce. Spoko, tylko to jest taki zestaw, który można sobie zbudować właśnie na święta, gdzieś go tam postawić i schować, bo się zacznie kurzyć, bo on nie porywa, bo jest strasznie prosty. No i to właściwie tyle na temat tego zestawu, bo tutaj no nie jestem w stanie do niego powzdychać.
ale za to lepiej prezentują się świąteczne brickheady. Może nie jakoś dużo lepiej, ale lepiej. Mamy taki zestaw, gdzie mamy renifera i tak właśnie ten wzrok, który wy widzicie, który ja kieruję na ekran, oznacza, że renifer ma takie coś tutaj. I to nie jest broda i to nie są zęby, a myślałem, że to są zęby, że on po prostu ma takie koślawe trzyzębole. Ale to po prostu jest taki puszek, sierść, która tutaj mu wystaje. Taki krawacik z sierści. I to mu to wystaje, po prostu. Wygląda trochę zabawnie. No i są dwa elfy. Jeden to jest pan elf, drugi to jest pani elfka. Mamy też taki drogowskaz, który nam wskazuje biegun północny. No i taką niedużą skrzyneczkę na listę, oczywiście wypchaną listami do świętego Mikołaja. Cena będzie wynosić albo 20, albo 25 dolarów i będzie zawierał ten zestaw 281 elementów, więc w sumie cena będzie dość wysoka jak na taki mały zestaw, pewnie koło stówki on będzie kosztował. Kurczę, no małe to. Tym bardziej, że te małe brickheady są wielkości Hedwigi, więc tutaj dostajemy tak na dobrą sprawę, tak jak mieliśmy Harego z Hedwigą, tutaj mamy jakby Harego i dwie Hedwigi. Tylko, że nie na licencji, a świąteczne. Takie sobie. To jest fajne, bo kolejny zestaw z Ideas dostał 10 tysięcy głosów, więc przeszedł do głosowania, do wyboru. No i to jest zestaw z Zeldy. Jeśli jesteście fanami tej gry, wiele osób w ogóle myśli, że Zelda to ten elf, który gdzieś tam się pojawia, a Zelda była księżniczką, elf miał na imię Link, tak swoją drogą. I tutaj jego minifigurka też się pojawi. Konstrukcja naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę, ilu na świecie jest fanów Zeldy, czy ogólnie tych wszystkich gier, które gdzieś tam na Nintendo się pojawiają, to ten zestaw może się świetnie sprzedać, tym bardziej, że wizualnie on wygląda bardzo dobrze. I dla mnie to jest zestaw gotowy do produkcji. Jego można po prostu przygotować, wysłać do sklepów i pewnie zejdzie na pniu. Naprawdę wygląda świetnie. Wow. Bardzo chciałbym, żeby ten zestaw przeszedł głosowanie i trafił do regularnej sprzedaży, bo naprawdę mnie on przekonuje w 100%, a nie często tak podchodzę do zestawów z Ideas. Tutaj, wow, chciałbym, naprawdę. Pojawiły się w ogóle też plotki, że będziemy mieli kolejną licencjonowaną serię minifigurek. Tym razem mówi się, że na początku 2020 roku pojawi się seria minifigurek na licencji DC Comics. I tutaj rodzi się pytanie, po co? Bo tak na dobrą sprawę, kupimy figurki po 17 zł, kiedy mamy gazetkę za 13 i tutaj też mamy saszetki z minifigurkami. Dodatkowo jeszcze dostajemy karty, dostajemy komiks. Okej, ja go nie czytam, bo to jest raczej dla najmłodszych czytelników, ale figurka za 13 zeta i wiecie co w niej będzie, w tej saszetce znaczy. I mamy jeszcze trochę jakichś akcesoriów tutaj dorzuconych i one są spoko. Okej, może nie dla wszystkich, bo jak ktoś już ma jakieś zestawy z DC, to pewnie te figurki mogą się dublować, ale jak ktoś ich nie ma albo uważa, że są dla niego za drogie, to kupuje gazetkę dla tanich figurek. A tutaj co, dostaniemy kolejnych bohaterów w alternatywnych strojach, z jakimiś dodatkowymi broniami? No spoko, tylko tak szczerze mówiąc, po co? Tym bardziej, że trzeba pewnie będzie skorzystać z tych bohaterów, którzy są rozpoznawalni tak powszechnie, a nie dawać figurki tych mniej rozpoznawalnych, a tych, które pewnie mogłyby się chętnie pojawić w kolekcjach tych fanów, którzy już tych figurek trochę mają, więc nie czuję tego absolutnie, bo po prostu zestawów z DC jest sporo, a też w ostatnim czasie masa z nich jest mocno nieudana, delikatnie mówiąc. Marvel pewnie lepiej by się sprzedał, bo i zestawy są lepsze, a i jakoś tak może, nie wiem, te figurki byłyby ciekawsze, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że jeśli to się pojawi, to nie będzie miało takiego dużego wzięcia. To jest moja opinia, ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie. W Niemczech też pojawił się już pierwszy numer magazynu LEGO Hidden Side. Ja z Bloszem dostałem informację, że może tak, może nie. W sensie, czy się pojawi na polskim rynku. Więc trzymam ich za to może tak, a nie za może nie. Chciałbym. W pierwszym numerze, okej, tu nie było szału. Dostaliśmy oczywiście minifigurkę głównego bohatera, ale pojawiła się zapowiedź, że w drugim numerze dostaniemy dostawcę pizzy albo i miłośnika pizzy. Nie wiem, czy to jest dostawca, czy żarłok pizzowy. Który też zamienia się w potwora i jest spoko, no bo po pierwsze ładny torsik z pizzą, po drugie dostajemy tego tile z nadrukowanym napisem pizza, on dostaje też tasak, alternatywną główkę, spoko. To mi się podoba, bo to będzie, okej, ten torsik się pojawił co prawda w zestawach, ale nie jest to figurka identyczna jak w setach, więc okej, ja to biorę w ciemno.
I też pojawiła się informacja, że w ogóle Amazon dostał taki limitowany, nieduży zestaw z kreatora, 3 w 1. Mamy tutaj 2 minifigurki, mały samochodzik, dodatkowo walizkę, jakąś mapę, telefon komórkowy i ten samochodzik można przerobić na taką małą motorówkę, na mały helikopter i ten zestaw, z tego co widzę w tym momencie na Amazonie, kosztuje 14,66 euro. Więc jeśli jesteście fanami takich małych kreatorów, takich też zestawów, powiedziałbym, dość limitowanych, to może warto sięgnąć po ten zestaw, tym bardziej, że nie jest jakoś kosmicznie drogi, a jest to swego rodzaju rarytas. No i to chyba wszystko. Przebiegłem przez absolutnie wszystkie, tak mi się wydaje, nowości, które były do omówienia. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.